Witamy Was smacznie w magdalenkowych frykasach. No i teraz mam dwóch pomocników, dwóch operatorów. Mikołaj. Dzień dobry. Maksiu. Hejo. I ja. Kochani, dzisiaj będziemy robić bułeczki z rabarbarem. Bułeczki będą drożdżowe, pachnące, puszyste i jeszcze nie wiem jakie. I chyba nie będziemy zbytnio gadać, tylko bardzo serdecznie Was zapraszam, bo to są idealne bułki na majówkę, albo dla dzieci do szkoły, jak lubicie coś tam dzieciom pysznego upiec, albo po prostu do kawki po obiedzie czy na drugie śniadanie. Naprawdę to jest pyszne i zdrowe, jak zwykle u mnie z małą ilością cukru. No to cóż, darowa? Kochani, jak zwykle, żeby ciasto drożdżowe było takie mniamniuśne i puszyste, najpierw zaparzymy mąkę. Dam tutaj, 3 czubate, 4 czubate, 5 czubatych łyżek mąki tortowej. Ta mąka jest przesiana. I zalewam tę mąkę gorącym mlekiem. Odkąd pan cukiernik mi zdradził ten sposób na zaparzanie mąki przy cieście drożdżowym, inaczej już nie robię. Zawsze odlewam część mąki i część mleka i zaparzam to towarzystwo. Jest dużo, dużo lepsze ciasto. Odstawiam, niech to sobie tam się zaparza. Mamy letnie mleko, proszę nie dać za gorącego, dlatego że zaparzą się drożdże i nic nie będzie z tych drożdżówek. A ile składników? Wszystkie składniki będziecie mieli w opisie pod filmikiem. Drożdże wrzucam do mleka i do tego damy karmę. I teraz tak, jeżeli wolicie miód, można dać miód. Jeżeli wolicie cukier, można dać cukier, bo i miód, i cukier są świetną karmą dla drożdży. Przy jednym i przy drugim one będą pięknie rosły. Mieszamy bardzo dokładnie. Dobra, odstawiam, niech one sobie rosną. Do mąki wbijam 2 całe jajka. Do mąki z jajkami wlewam masło. Masło jest roztopione, ono nie jest gorące. O! I poczekamy, aż drożdże urosną. Jak pięknie te drożdże. Widać? Maksiu? No widać. Pięknie. I teraz te drożdże wlewam do miski z mąką, jajkami i masłem. I tu już sobie pomogę trochę robotem i będę kręcić. Mikołaj będzie dodawał cukier, a ja będę kręcić. Robot mi połączył te składniki. I teraz, moi drodzy, najlepsze mieszadło świata, czyli ręce. Ręcznie wyrabiam wszystkie składniki, tak żeby to ciasto stanowiło jednolitą masę. Teraz musimy po prostu to wyrabiać. Oczywiście, jak macie robot kuchenny, ten taki planetarny, to możecie to zrobić planetarnym, ale my będziemy robić ręcznie. Niezła zabawa. Jak widzicie, Maksiu zupełnie nieźle sobie radzi. Jeszcze chcesz kręcić? Już nie? No, to teraz ciotka. Idzie w ruch. No, oczy ładne. Tak, i teraz ciotka. Super. Lepiej tak, co? Idź, umiła. Kochani, chciałam powiedzieć, że zapomniałam o dość istotnym składniku przy słodkościach – sól. Dlaczego dodajemy sól? Sól dajemy dlatego, żeby oczyścić kubki smakowe i podbić tę słodycz ciasta. No i wtedy to już będzie wszystko ganz i beauty. Ja jeszcze to trochę zamieszam. I zobaczcie, ciasto jest ręcznie wyrobione, jeszcze ocieplone moimi rękoma. Przykrywam i odstawiam na jakąś godzinę, półtorej, żeby to ciasto podwoiło albo i potroiło swoją objętość tymczasem. Zajmę je czterla. I zajmiemy się potem rabarbarem. Kochani, ciasto rośnie, a my się zajmiemy rabarbarem. Uwielbiam. Jak obieramy? Zobaczcie, tutaj Miki już mi dosyć sporo obrał. No i teraz tak, nakrawamy tutaj, ale nie do końca i ściągamy. Proszę uprzejmie. Cieniusieńko, cieniusieńko, żeby za dużo tego rabarbaru nie wyrzucić. Jak tutaj nie mogę,
to od tej drugiej strony tak samo. I tak muszę się uporać. Ja kupiłam kilogram rabarbaru. Zobaczymy, czy nie zostanie, czy nie. A jak zostanie, to coś sobie z tej resztki wykombinujemy. Prawda, chłopaki? No. No i super. No i teraz taki rabarbar przekrojony na połówki albo na ćwiartki, w zależności od wielkości, kroję w drobną kostkę. Dlaczego w drobną? Ano dlatego, że żeby te kawałki rabarbaru nie przybiły ciasta, bo będziemy faszerować właśnie rabarbarem bułeczki. Zobaczcie, drobniutko pokroiłam ten rabarbar, zasypię go niewielką ilością cukru. To proszę na oko. Jak lubicie słodkie, to bardziej słodkie. Jak nie, to mniej. Proszę pamiętać tylko, że rabarbar jest niesłychanie kwaśny, ale pyszny. Odstawiam, zobaczymy, czy się puści, czy nie. Ciasto urosło, ale zobaczcie, jak puścił się pięknie rabarbar. I teraz, żeby dobrze się upiec w tym cieście drożdżowym, to dam tutaj, wiem, 3 czubate łyżki mąki ziemniaczanej, żeby ta mąka zagęściła wodę i żeby to się nie wylewało, żeby to było takie wiecie. Jak się dodaje mąki ziemniaczanej, to co się robi, chłopaki? Soku. Się robi taki gęsty trochę. Gęsty? Ale jak się nazywa taki deser? Kisiel. No. O, to niech sobie tutaj ta mąka wchłania ten sok. A my zajmiemy się tadam! Zobaczcie, jak pięknie to ciasto wyrosło. Ono jest naprawdę już ładnie wyrośnięte. Na blat wysypię trochę mąki. Na siebie oczywiście, no to w papuch to tak to wygląda. Tradycja. Tradycja, tak, tak, tak. Posypię jeszcze niewielką ilością mąki i jeszcze trochę je pougniatam. Kochani, ciasto już jest dobrze wyrobione po tym wyrastaniu. Przekroję na pół. O, zobaczcie, jakie elastyczne, fajne jest to ciasto. Tutaj formuję kulę i teraz starym babcinym sposobem na równe 8 części. Na pół, na pół, na pół i na pół. I teraz uformuję bułeczki i kładę, jeszcze one sobie trochę popracują i spotkamy się, jak one będą już wszystkie utoczone. Już będziemy nadziewać. Kochani, 16 bułeczek, tak jak mówiłam, 16 bułeczek są w kuleczki ulepione, przykryję je. I będę czekać jeszcze z jakieś 15 minut, żeby te drożdże znowu zaczęły troszeczkę parcować. Ja tutaj sprzątnę blat i będziemy się widzieć, jak już będziemy faszerować i piec tymczasem. Proszę, zobaczcie, jakie ładne są już te bułeczki. Tadam! Równiutkie niemalże. Ładnie jeszcze podrosły. I teraz co my będziemy robić? Proszę tutaj, panowie operatorzy, rozpłaszczam taką bułeczkę, wkładam do miseczki, wrzucam łyżkę rabarbaru albo troszeczkę więcej i tak jak pieróg zawijam, wyrzucam z miseczki i dokładnie skleję. Tym sklejeniem, mimo że nie widać go, kładziemy na spód. O, tutaj się rozwarstwiło trochę. I kładziemy to na blaszę wyłożonej pergaminem. A czy tym pergaminem pan operator wyłożył już? Ale nie. A no to bardzo cię uprzejmie proszę, ja robię następną bułeczkę. Proszę uważać, bo ten rabarbar ma takie twarde kanty. Nie dajcie za dużo tego farszu, żeby te kanty nie porozrywały ciasta. I teraz zobaczcie, jak to robi MasterChef Junior. Mikołaj ma niesłychane zdolności kulinarne, które są przez nas wszystkich bardzo pielęgnowane. I zobaczcie, jak on to sprytnie robi. Nadmieniam, że ten obywatel ma ile lat? No, 11.
No 11 i pół prawie. Zobaczcie, jak mu te łapki zgrabnie składają wszystko. No i kochani, jak już wasze dzieci tak ładnie sobie radzą w kuchni, to naprawdę pielęgnujcie to, bo warto, naprawdę. Miki robi wspaniałe naleśniki, chyba nawet lepsze od moich. Miki robi wspaniale kotlety schabowe. No chyba w ogóle już teraz nie ma rzeczy, której Miki by nie zrobił. A jak była ta wcześniej takie upalne dni w kwietniu, to chłopaki upiekli ciasta. Jakie to były ciasta, Miki? No. Czekoladowe, waniliowe i pomidorowe. Tak, upiekli właśnie takowe ciasta. I sprzedawali razem z lemoniadą. Bardzo fajny pomysł. My tutaj jeszcze będziemy sobie zawijać. Spotkamy się za chwilę. Dziękujemy panu operatoru numer 1. Kochani, zobaczcie. Mam piękne bułeczki już uformowane z owocami w środku. Teraz będzie najlepszy gwóźdź programu, bo nie ma bułeczek, jak to Miki powiedział, bez... Czego, Miki? Kruszonki. Bez kruszonki, więc musi być kruszonka. Żeby ta kruszonka lepiej się przyczepiła do bułeczki, posmaruję każdą delikatnie wodą. Możecie to zrobić mlekiem. Jak robię kruszonkę? Macie tutaj filmik. Serdecznie zapraszam. Najprostsza i najszybsza kruszonka pod słońcem. I teraz taką kruszonkę tak trochę wbijam w każdą bułeczkę. Piekarnik nagrzewa mi się do temperatury 190 stopni. Następnie, jak już będę wkładała bułeczki, to muszę zmniejszyć temperaturę w piekarniku i myślę 170-180. Pamiętajcie, że piekarnik piekarnikowi nie jest równy i wy musicie znać swoje piekarniki. Ja dzisiaj też jestem na występach gościnnych, więc nie bardzo znam ten piekarnik. Zobaczymy, może nam się uda dobrze je upiec. W każdym razie najlepszy jest test suchego patyczka. O tym trzeba zawsze pamiętać i dźgamy z boku. Najlepiej. O. Miki, zrobiłeś tak fajne te bułeczki, że jedna blacha i druga blacha. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że tak jak Mikołaj jest masterchef w kuchni, to Maksiu, drugi operator, jest majstersztyk komputerowy. Czego on nie potrafi zrobić, mówię wam. Ale to są dzieci, u których hobby, wszystkie zainteresowania są bardzo dobrze pielęgnowane, bo mają mądrych rodziców. Dobra, oczywiście, jeżeli nie lubicie kruszonki, ale nie wiem, czy jest ktoś, kto kruszonki nie lubi, dajcie mi znać w komentarzu, czy jest ktoś, o, Miki się śmieje, czy jest ktoś, kto nie lubi kruszonki? Ja myślę, że takiego kogoś nie ma. Mój Michał uwielbia. Zmniejszam temperaturę, tak jak mówiłam, i będę piekła około 30 minut, ale proszę pamiętać, proszę sprawdzać, czy one nadmiernie się nie upieką. Jeżeli zobaczycie, że one, bo tak może się zdarzyć, że one będą z wierzchu ciemne już, a jeszcze po dźgnięciu patyczkiem będzie patyczek wilgotny, to proszę pamiętać, że można te bułeczki przykryć folią aluminiową, tak, żeby już się z góry nie piekły, włączyć tylko na sam dół, żeby jeszcze się te bułeczki podpiekły od spodu i można robić to półka pod półką w piekarniku. Ładam. Dobra, i teraz, o, dobra, i mamy 170, one się pieką. Ja będę piekła raz jedną blachę, raz drugą blachę. Proszę pamiętać, że druga blacha będzie krócej się piekła, bo ten piekarnik, mimo że teraz jest nagrzany do 190 stopni, to on i tak będzie szybciej po tej pierwszej porcji bułeczek bardziej nagrzany tymczasem. Kochani, ja już jestem po pieczeniu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ładnie, prawda? Są piękne, rumiane.
Można oczywiście zrobić, żeby były błyszczące. Są matowe, bo ja wodą tylko posmarowałam, ale gdybyście to zrobili mlekiem albo jajkiem, żółtkiem z mlekiem, byłoby bardzo błyszczące te moje bułeczki. A właściwie to wasze, jak tak zrobicie. Panie operatorze, bardzo pana proszę o podejście tutaj bliżej. I teraz zrobimy, widać to dobrze? Zobaczcie. Owoców co nie miara. Ciasto jest mięciusieńkie. Kochani, smak dzieciństwa. Moja mama robiła różne ciasta z rabarbaru i to naprawdę było pyszne. Coś wspaniałego. Zobaczcie, jakie to ciasto. Popatrz tutaj, Maksiu, jeszcze. Zobaczcie, jakie to ciasto tutaj jest. Panowie operatorzy, dobre były? Tak. Oni już jedną skubnęli. A jeżeli film wam się spodobał, poprosimy o łapkę w górę. Poprosimy również o naciśnięcie takiego przycisku subskrybuj, obok jest dzwoneczek. Jak naciśniecie ten dzwoneczek, to będziecie ze wszystkimi produkcjami magdalenkowych wykasów na bieżąco. Do takich bułeczek, kochani, kawka obowiązkowo. Link do kawki macie na dole w opisie pod filmikiem. My was ściskamy, kłaniamy się nisko, pozdrawiamy serdecznie. I mówimy wam tymczasem do następnego równie pysznego odcinka.